Sobotnie starcie z Piastem było dla Zielonych trzecim w tym sezonie pojedynkiem rozgrywanym na stadionie przy ulicy Struga 63. Po raz kolejny na trybunach nowego obiektu zasiadł komplet publiczności, który liczył, że ich ulubieńcy wygrają drugie domowe spotkanie z rzędu. Radomianie już w czwartej minucie mogli wyjść na prowadzenie, ale Lisandro Semedo uderzył wprost w interweniującego bramkarza. Potem do głosu doszli goście, którzy próbowali wykorzystać błędy radomskiej defensywy. Jednak w pierwszej połowie bramki nie padły, a kibice oglądali typowy mecz walki. Po przerwie lepiej zaczęli gospodarze. W 54 minucie doskonałym dośrodkowaniem popisał się Dawid Abramowicz, a Pedro Henrique pewnym strzałem głową pokonał Franciszka Placha. Kiedy wydawało się, że radomianie dowiozą korzystny rezultat do końca, we własnym polu karnym faulował Mateusz Cichocki. Jedenastkę na gola zamienił Michał Chrapek. Ostatecznie Radomiak zremisował z Piastem 1-1. Chłopaki się starali, moi zawodnicy dobrze grać. To było trudno nam wygrać to spotkanie. Zagraliśmy lepszą drugą połowę, ale przez przebieg całego spotkania to był dla nas mecz trudny do wygrania. Po tym spotkaniu Radomiak z dorobkiem 10 punktów zajmuje 7 miejsce w ligowej tabeli. Kolejne spotkanie radomianie rozegrają dopiero za 2 tygodnie. Wtedy to na wyjeździe zmierzą się z Jagiellonią Białystok.